Siemano, witam was w kolejnym odcinku z tajemnic ciekawostek Skyrima. Naszą pierwszą ciekawostką będzie ukryty deryczny quest. Żeby go aktywować, musimy najpierw otworzyć te skrzynie. Znajdujemy w niej cztery pierścienie. Bierzemy oczywiście wszystkie. Następnie udajemy się do Miden. Idziemy dokładnie tak jak ja. Wchodzimy do mroku Miden. Znajduję tutaj taką oto sterczącą rękę ze symbolem magii przywołania, czy też po prostu otchłani. Musimy teraz użyć na niej pierścieni. Patrzmy, już szkielety niestety atakują. Dobra. Oczywiście nie wiem dokładnie, który pierścień jest który, ale w sposób będę eksperymentował. Dobrze, udało się. No i udało się. Ręka się zamyka i otwiera się teraz taka oto świetna animacja. I naszym oczom ukazuje się deryczny kapitan. Niestety, ale w tym deryczny kwestii nie dostajemy żadnego deryczynego artefaktu, ale jedynie bardzo dużo złota. Musimy tylko go uwolnić. Ich dusze i tak pozostaną wiecznie uwięzione w otchłani, a ja będę tutaj. Moje miejsce! Nie masz szans na pokonanie mnie, pchło! Oferuję nam oczywiście umowę. Te dzieciaki! I tak są już martwe. Zabicie mnie nie przywróci im życia. Ja z kolei nie mam. Ciekawa w ogóle, jaka jest taka historia tego, co się stało, że te dzieciaki są już martwe i tak dalej. A podzielę się z tobą mym bogactwem. Już to wiedzieć. Powiedz, Perek Sain, uwalniam cię i puf, idę w swoją stronę. Mądrze czynisz, chłopcze. Weź mapę. Skarby są schowane w tym miejscu. Sam zobaczysz, gdy będziesz blisko. I widzimy się po drugiej stronie, śmiertelna duszo. Dostajemy od niego taką oto mapę. W skarbie nie znajduje się niczego konkretnego, tylko dużo złota i jakieś tam cenne inne rzeczy. Ja wam tego nawet pokazywać nie będę, gdyż nie ma sensu. Okej, następna ciekawostka znajduje się w reducie w zaginionej dolinie, a jest to nawiązanie do gry Assassin's Creed. Mówię to mianowicie o skoku wiary. Tutaj nazywa się on Bardzim Susem. Po skoczeniu zwykle ukazuje naszym oczom się duch, jednakże to jest tylko za pierwszym razem i niestety u mnie on już się nie pojawia. Kolejna ciekawostka również jest w tym samym miejscu. Wiemy chyba, jak bardzo renegaci nienawidzą Nordów. Tego biedaka złapali i chyba widzimy, jak skończył. Teraz pokażę wam, jak szybko wbić sobie przywołanie na poziom setny już na początku gry. Kiedy tylko przychodzimy do białej grani, udajemy się od razu do czarodzieja, który powinien gdzieś tutaj być. Okej, chyba teraz śpi. Udajemy się do niego, no i kupujemy od niego książkę Pułapki Duszy. Następnie udajemy się do stajni i kupujemy konia. Możemy go też ukraść, jeżeli nie mamy wystarczająco złota. To jest nawet lepsza opcja na początek. Jednakże ja go teraz kupię, bo mam wystarczająco dużo złota.
Odjeżdżamy im trochę od miasta. W sumie to... Ok, powiedzmy, że tutaj. Wybieramy sobie teraz ten czar. I używamy go na koniu, dopóki nie wbijemy sobie przywołania na setkę. Teraz ja już mam... ile? Ja to właśnie z tym sposobem wszystko zdobyłem. 90 przywołania, tylko dzięki temu sposobowi. Następna ciekawostka znajduje się w czarnej przystani. Jest nią ukryty smok. Żeby przyzwać tego smoka, wystarczy, że użyjemy krzyku nieugiętej siły na tej wielkiej lantarni. Słyszymy takie uderzenie i zaraz się pojawi. Jak widzimy, przyleciał. Gdzie on jest? Jak widzimy, nie wypada z niego nic specjalnego. Ale zawsze to darmowa dusza. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek tajemnic ciekawostek. Nie zapomnij zostawić łapki w górę dla niewidzialnego mnie i dużego grzyba. Nie zapomnij też zostawić komentarza. I zasubskrybować. Na razie!